Witam serdecznie wszystkich widzów. Tak na początku chciałem ucieszyć się wraz z Wami z tego powodu, że mamy trzeci serwer w grze World of Tanks, na który teraz wejdę, ale w tym odcinku o drodze na Berlin. Oczywiście Wy już od wielu dni wiecie o tym, że jest taki nowy tryb gry z okazji ostatnich tygodni II wojny światowej, 75 lat temu. No i chciałem teraz po raz pierwszy zagrać w ten tryb. Wy zapewne już graliście w ten tryb, zapewne już wielu z Was ISA 2 ekranowanego zdobyło, niektórzy z Was go kupili, ja go kupię, bo nie będę miał chyba tyle czasu, choć ciężko powiedzieć, dziś mam sporo czasu, może pogram. No i tak jak mówiłem, zaraz pierwszy raz zagram w ten tryb gry. No i też w najbliższym czasie zagram ISEM 2 ekranowanym. Coś przypuszczam, że będzie to lepszy czołg niż IS 2, który bardzo mi się podobał, ponieważ ekrany powodują, że będzie miał lepszą wytrzymałość. Chyba. Najwyżej napiszcie w komentarzu, że się mylę i ten czołg o wiele bardziej się różni od ISA 2. Ale zaraz to zobaczymy. Wchodzę na WOT EU3, na trzeci serwer. Po długich latach wreszcie wprowadzili trzeci serwer. Nie wiem, dlaczego tak późno. Czy to jest jakiś ogromny koszt dla twórców gry? Ciężko powiedzieć. No i mamy... Tu niepotrzebnie mam, można powiedzieć, potrójny garaż, bo zasłania mi dużo z nowego garażu w grze World of Tanks w klimacie II wojny światowej. Na początku tak delikatnie postaram się przyglądnąć. Tu mamy znak Berlin, 85 km. Mamy tutaj żołnierzy radzieckich. Tak jest. No i jakieś drzewka. Chyba jabłonie, jedzie ciężarówka, gdzieś tu był też piesek, jest psiaczek, zobaczmy, psiaczek, aha, do celów wojskowych wykorzystywano psich żołnierzy, a koty, mimo że koty nie brały udziału w walkach na liniach frontu, były częstym widokiem w okopach, chyba jako po prostu towarzysze, coś mi się tak wydaje. Co tu jeszcze można zaznaczyć? Aha, rekruci, myk, myk, to jest ten ekranowany, IS-2 ekranowany, wygląda w ten sposób. No cóż, wygląda jak IS-2 pokryty takimi wzmocnieniami, ekranami, to wygląda jak jakieś takie panele siatkowe, dosyć łatwe do przebicia. To są chyba 4 cm panele zespawane i pokryte grubą siatką. Coś takiego. Akurat robię płoty, więc coś tam kojarzę. Ukończę operację, drogę na Berlin albo kup. Przechodzę do operacji. Mamy tu droga na Berlin, pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap, czwarty etap, gdzie zdobywamy czołg, i piąty etap, mamy fioletową wentylację i fajny medalek. Tak to wygląda. Ja zobaczę, no na pewno nie będzie tak, że jak kupię ISA 2 ekranowanego, to dojdę do czwartego etapu. Nie sądzę. Jedna sztuka razy 15. What? Nie będę wymieniał. Dobra, słuchajcie, mamy do wyboru zabójcy potworów, czyli TDK-i, żelazna rota, czyli czołgi ciężkie, skrzydlaty grot, czołgi radzieckie średnie. Tutaj mamy czołgi średnie brytyjskie i mamy właśnie te takie Churchillowe
pojazdy. Każdy, myślę, że czym woli jeździć, tym powinien taki rodzaj czołgów powinien wybrać. Myślę, że skrzydlaty grot albo batalion czołgów to będzie mój wybór. No to weźmiemy batalion czołgów, no i zobaczę, jak ta bitwa się prezentuje. Oczywiście przypuszczam, że najlepiej grać w plutonie pięcioosobowym, wtedy wspólnie atakuj obszary zajęte przez przeciwnika, obroń, ble, 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 ble. Co my tu mamy? 7 jakichś nalotów? Zrzuca bomby na wybrany obszar. Ciekawe. A tu jeszcze mamy drugie naloty, takie jakieś zapalające. Jedziemy! Dobra. Atak! Dobra. Ty, ja nieźle zapieprzam tym czołgiem. Szybciej niż... O kurde. Dobra, ładnie. O kurwa, schować się. Chowam się tu za tym pojazdem na razie. Jak wiadomo... Kurde, zaraz zginę. Idę za bunkier. O kurwa. Przepraszam, o cegła. No, no, no. Dobra, padł. Ten się czai. Tam zdobywają. Ja to gram pierwszy raz, panowie. Oj, nietrafiony. Dobra, jestem wyspotowany, mam małą ilość HP. Ale ja tu mam 3 życia. Więc luzik. Mam naloty, zobaczmy. 7. Jebu dup. A 6. A nie mogę użyć 6. Aha. Dobra. Ładnie tutaj zadziałała moja drużyna. Tu muszę chyba uważać. O kurde, świeca się. Naciągają z tamtej strony. Bullseye! Burn, baby, burn! O kurwa, ale za... o cegła. O, jestem na ataku, o kurde, jakimś bombowym. O fuck. Oj, niestety. Dobra, ale to nawet dobrze, że zginąłem. Ponieważ zaraz zobaczę, jak to jest z tymi odradzaniami. O, jestem odrodzony. O
Myk i strzelamy. Dobra, o kurde. Jaki strzał! Dobra, ja tu się szczaję za tym. A Jezus. O Jezus. No takie dosyć proste to jest. Misja ukończona. I co teraz? Przełom obronę. Dobra, no to napieprzamy. I musimy przełamać obronę. Pierwszy raz gram w ten tryb. Zaraz zrzucę im jakąś tam... jakiś tam nalocik. O, tam są. Dobra, za nasyp. No i napieprzamy. Aha! Wespę! Dobra. Słuchajcie, mam chyba jeszcze jedno życie. Najlepiej mi za bardzo nie idzie. Wiele niecennych strzałów. No i ruszamy. Ostatnie życie. Spokojnie. Ładnie. Dwa pojazdy do zniszczenia, czyli artylerię. O kurde, 5, 4, 3, wypieprzasz kółeczka chyba. O, znowu. No cóż, tragiczne to nie jest, chyba. Aj, zezolu. Yo, yo. Nie przebicie. O kurde, 3, 2, 1 i dupa po mnie.
No i niestety po mnie. I co? Już nie mam życia? Czy mam życie? Ciężko powiedzieć. Nie wiem, gdzie to sprawdzać. Jestem! Długo chyba rozbił kontakt. Najwyżej napiszcie w ogóle, co ja tutaj złego robię i tak dalej. Bo szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, jak najlepiej grać. A i ale zes i to na waszych oczach. Dobra. Churchill go porozwalał. Tu jeszcze musimy jednego rozwalić. Jadę po niego. Misja ukończona! Udało się. Tak trochę... Ostateczna bitwa! Oh my god. Dobra. Mam jeszcze jeden nalot. No to jedziemy. Tam rzucić nie mogę. Dobra, muszę się przybliżyć. Gdzie jest ta panterka? Szczerze mówiąc, ja chyba robię głupotę. Ale dobra, tam moja drużyna daje sobie spokojnie rady. No mi jeszcze tutaj drgawka rąk. Nie przebiłem, ale może rzucę na niego siódemkę. Gdzie on jest? Nie da się tego zbliżyć. Nie mam pojęcia, czy dobrze rzuciłem. O! Jest! Coś tam trafiłem. Tu mamy tego, tu mamy tego. Tu mamy tego. O, ja spróbuję tego Tigerka. Podpaliłem go? Nie. Chyba podpalający pocisk próbowałem dać, ale się nie udało. Dobra, padł. Co my mamy zrobić? Pozostali z nich jeden.
Aj, dupa. Tiger mnie rozwalił. Mam jeszcze jedno życie. O, jest. Nie wiem, jak to się stało, że go mam. Zwycięstwo. Na pewno popełniałem wiele błędów. Pierwszy raz grałem tą rozgrywkę. Na pewno powinno się grać w plutonach pięcioosobowych najlepiej. Ja miałem słabe celowanie i tak dalej, i tak dalej. No i cóż. Wynik drużyny. Jak widać, tutaj najwięcej T-34-85 zrobił obrażeń. Ale ja tutaj najgorszy nie byłem, więc luzik. I co jeszcze? Tu mam zobaczyć. Ten czołg. Operacje, noski, rozkazy i zła. O dobra, nieważne. Jeszcze etap pierwszy nieukończony. Po pierwszej bitwie mam tyle punktów. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o ISA 2, kupuję ten pojazd. I przejadę się na tym pojeździe w następnym odcinku i zobaczymy, jak właśnie się ten czołg prezentuje, a wy napiszcie, co sądzicie na temat drogi na Berlin, jakie błędy ja popełniałem w tej pierwszej bitwie, jak powinno się grać ten tryb gry, żeby, można powiedzieć, skutecznie grać, jakie według was najlepsze są te czołgi wykorzystywane w tym trybie, no i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.